miejscu. Ale także są listy portów, owoce cytrusowe, niemieckie kostki magii. Rzeczy nie wyrzucało się, lecz trzeba było jak najprędzej udać się do rzemieślnika. Mimo usilnej agitacji niemieckiej w 1939 roku niewielu Polaków zdecydowało się na Saksy, czyli szukanie pracy sezonowej. Samolot znajdowały się w odpowiedniej odległości. Pomruki wojny, powiedzmy. Jednak w 1939 roku dziś rano o 10.40 oddział niemieckie przekroczyły granicę polską w ramach Starej Jawy. Bombardowano szereg miast. I oto stało się. I oto nadeszła wojna.